jaki ładny kolor, ta Fabia. No ale Fabia trochę mała. O, kolor nawet się zgadza, tylko że kamik. Dzisiaj w salonowych brykach taki oto kamik w bardzo ładnym metalizowanym kolorze pomarańczowym z silnikiem 1.5 TSI 150 koni wersja Style. Zapraszam. Skodę kamik albo lubisz, albo nie. Jednym to auto się bardzo podoba, inni mają nieco odmienne zdanie na temat akurat wyglądu tej konkretnej Skody. Jak dla mnie auto bardzo poprawne z wyglądu, wygląda bardzo nowocześnie, tego nie można tej Skodzie odmówić. Oprócz tego widać na niej mnóstwo podobieństw do innych modeli z gamy Skody, co jest również całkiem chyba oczywiste. W profilu auto wygląda na SUV-a, takiego nie za dużego, czyli crossover typowy. Z przodu no mamy fajnie podzielone lampy przednie. Zostały rozdzielone na dwa elementy. Grill jest typowy dla Skody. No tutaj cudów nie ma. W każdym razie jedna rzecz, która bardzo mi się podoba ogólnie w Skodach ostatnimi czasy, to są te przetłoczenia na most. Jak w amerykańskich muscle carach. Wiem, że to się troszeczkę gryzie, 150 koni z muscle carem, ale wygląd jest naprawdę fajny. Na dachu mamy relingi, które zapewne ułatwią Wam mocowanie bagażnika, jakbyście chcieli gdzieś jechać. Są solidne, nie są polakierowane, więc nie ma ryzyka, że coś się podrapie, zniszczy i będzie brzydko wyglądało. Felgi. Cóż, jak dla mnie to auto mogłoby być na ciut większych felgach, fajniej by to wyglądało. Takie 18-calowe w niczym by tutaj nie przeszkadzały, byłoby tylko lepiej, ale źle nie jest. Wygląd tych felg, jeśli dobrze pamiętam, takie same były w Eniaku i bardzo możliwe, że w Octavii. No jest w tej chwili bardzo popularna felga od Skody. Zobaczmy z tyłu. Z tyłu, jakby tak obniżyć trochę to auto, to ono niewiele się różni od skali. Te lampy są wręcz identyczne. Tutaj różnica jest jedynie troszeczkę inaczej w tym miejscu idzie kształt lampy. No, są kosmetyczne różnice. Zobaczmy, co jest w środku tutaj. Jak wygląda bagażnik w tym aucie. No nie jest mały, nie jest duży. Bagażnik ma około 400 litrów pojemności. Jeżeli nie potrzebujecie wozić tutaj wózka dla dzieci, chociaż niektóre pewnie by się tu zmieściły, to auto będzie idealne dla Was. Zakupy się zmieszczą, na szaleństwa w hipermarkecie też powinno obsłużyć. Mamy tutaj mnóstwo mocowań dla siatek różnych. W zestawie mamy tutaj pełnowymiarowe koło, co jest rzadkością ostatnimi czasy. No, oczywiście standardowy zestaw, podnośnik, klucz, jest mocowana gaśnica. No i jak widać, tutaj mamy wszędzie mocowania do jakichś dodatkowych siatek. Siatki pewnie są jako dodatek. No, nie widzę ich tutaj nigdzie. Jeszcze zobaczmy, może tu gdzieś. Nie, nie ma siatki. Siatka w dodatku. Dodatkowo mamy tutaj kotwice dla siedzeń dla małych dzieci, które będą z drugiej strony tego fotela siedziały. I jedna fajna rzecz. Zamykanie klapy. W Skodzie tej konkretnej nie trzeba używać siły. Wystarczy tutaj kliknąć, pyk. I bagażnik się zamyka. Zobaczmy, jak z miejscem w środku dla pasażera, dla pasażerów z tyłu, z przodu, kierowcy i tak dalej. Auto jest w tej chwili ustawione pode mnie, czyli z przodu na pewno jest mi wygodnie. Zobaczmy, jak w tym wypadku będzie to wyglądało z zajęciem miejsca z tyłu. Ja mam jakieś 1,80 m wzrostu. No i patrzcie, miejsca jest tutaj od groma. Wprawdzie, tak żeby zupełnie uczciwie powiedzieć, to z tyłu w wygodny sposób dwie dorosłe osoby się zmieszczą, ale zobaczcie, ile jest miejsca od oparcia siedzenia przedniego do mojego kolana. No to jest 15-20 cm około. Nad głową, jak siedzę wyprostowany,
no też przynajmniej 10-15 centymetrów, czyli wysokie osoby spokojnie z tyłu mogą się zmieścić w bardzo wygodny sposób. Jest tutaj nawiew osobny dla każdego użytkownika tylnej kanapy. Jest wszystko, wszystko co potrzebne. No i dodatkowo jeszcze mamy światełka dla tylnego rzędu siedzeń, co może być bardzo pomocne w dłuższych podróżach, jeżeli ktoś z tyłu siedzący lubi czytać książki, to jak najbardziej mu się to uda. Skoda Kamiq 1.5 TSI, 150 koni, 250 Nm. Bardzo, bardzo przyjemna jednostka napędowa do auta o tej wielkości i tej masie. W mieście sprawdzi się bardzo dobrze, jeżeli będziecie ją delikatnie traktować, w sensie nie wciskać pedału gazu do deski od świateł do świateł, to z pewnością to spalanie będzie w rozsądnych granicach. A przy okazji, bo to trzeba zdecydowanie wyraźnie zaznaczyć, ta jednostka oferuje kierowcy bardzo, bardzo fajne wrażenia z jazdy. Jest dynamiczna, ma kopa, można powiedzieć. Dla mnie bardzo fajna przesiadka z naszej skali 1.0, która też fajnie jeździ, no nie powiem, że nie, ale jednak 40 koni różnicy to no, robi robotę. Dobra, nie będziemy szaleć, miasto, jestem na podglądzie. Więc tak, co to auto oferuje? No jest to wersja Style, czyli najwyższa wersja wyposażeniowa. Jest tutaj praktycznie wszystko, co kierowcy może być potrzebne do szczęścia, no i nawet trochę więcej. Jest tutaj mnóstwo asystentów. Wiecie, jak bardzo kocham asystentów kierowcy, no tak średnio za bardzo ich nie lubię. A tu jest jeszcze jeden asystent dodatkowy, którego w skali nie mamy. Jest to kontrola zmęczenia kierowcy, czyli prawdopodobnie gdzieś tu jest kamerka, która sprawdza, czy moje oczy są zamknięte, czy nie. Czy jak reaguje na jazdę. I to jest, powiem Wam, fajny asystent. Tych pozostałych ja osobiście nie używam, nie lubię, no ale to jest kwestia jakby indywidualna. Co jeszcze? No z wyposażenia. Mamy tutaj dwa dodatkowe pakiety. Jest to pakiet Tech oraz pakiet Comfort. Przyznaję, że fajnie to wygląda, szczególnie zmienione lampy. No tutaj mamy full LEDowe lampy z tyłu, full LEDowe lampy z przodu. Mamy czujniki parkowania przód, tył, mamy czujnik deszczu. No, jest tutaj wszystko, co potrzebujecie do tego, żeby sobie spokojnie pojeździć. Jak działa panel dotykowy? No panel dotykowy, powiem szczerze, działa identycznie, jest chyba identyczny nawet, jak w skali. Tutaj macie podgląd na asystentów. Asystent, którego w skali nie mamy, to jest ta piękna filiżaneczka, czyli oznacza, że no, można go oczywiście wyłączyć. Filiżanka, czyli pasuje wypić sobie jakąś kawkę, żeby nie zasnąć i nie rozwalić auta i siebie lub innych jeszcze, co gorsza. Co dalej? Media. No to media, możemy sobie wybrać źródło, może to działać przez Bluetooth oczywiście, jest to Android Auto. Wszystko, co potrzebne jest, klimatyzacja. Klimatyzacja jest również sterowana tak samo jak w skali. Czy jest to wygodne, czy nie? No to jest kwestia pewnie przyzwyczajenia, no bo tutaj mamy ogólnie podstawowe przyciski do klimy, czyli możemy sobie ją włączyć, możemy ustawić temperaturę, o, zmienia się tak pięknie, ładnie, ale na przykład mocy nawiewu już nie zmienimy, to możemy robić tylko i wyłącznie tym suwakiem. Tutaj mamy ustawienia, gdzie nawiać, no i temperatura może być. To jest dwustrefowa klima, czyli pasażer, jak i kierowca mogą sobie dowolnie pod siebie ustawić temperaturę. Zegary, zobaczmy, co tutaj możemy porobić. O, tu mamy ogrzewanie kierownicy. Fajne, 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 że jest tutaj ten przycisk w skali. Przycisku na kierownicy nie ma, trzeba tego szukać tutaj. O, tutaj jest inaczej niż w skali. O, w skali w tym miejscu można włączyć ogrzewanie kierownicy, między innymi. Tutaj tego nie ma, ze względu pewnie na to, że przycisk jest w kierownicy. No, ma to sens. Zobaczmy, co to. Co to? Lane Assist. To, czego nienawidzę. Wyłączamy tym wałeczkiem.
Front assista nie będę wyłączał. Dobra, jeszcze by się przydał wygląd. Od razu mówię, pierwszy raz jadę kamikiem i oczywiście nie poprosiłem nikogo o jakąkolwiek instrukcję obsługi tego pojazdu, no ale parę przycisków widzę się różni. Ten co robi nic, ten... O, zmienia się tutaj, proszę, proszę, mamy elektroniczny wyświetlacz oczywiście z przodu. No i mamy tutaj różne informacje, co jest jeszcze? Tak, tak, wygląd taki zegarów, wygląd... O, to jest mój ulubiony wygląd zegarów ze skali. Od uruchomienia... No, spalanie nie jest jakieś cudowne. Przy czym... Jedziemy po mieście, stało autko chwilę w korkach. Realnie, ile takie auto jest w stanie spalić najmniej? No, przyznam się Wam, że widziałem kilka testów tego pojazdu. Nie jest to model z tego roku. To auto wyszło jako model w 2019 roku. Mamy 2022, czyli już jest 3 lata na rynku. I dzięki temu no, można już coś więcej o tych autach powiedzieć. No, z opinii kierowców, z tego co wyczytałem i jedna znajoma mi podpowiedziała, auto jest bardzo fajne, niezawodne, nic się w nim nie dzieje, jeździ przyjemnie i nie pali zbyt dużo, czyli nie jest zbyt uciążliwe dla kieszeni kierowcy i użytkownika. I teraz tak, jedziemy na szósteczce, średnie chwilowe spalanie, chwilowe, nie średnie, chwilowe spalanie oscyluje między 3,5 a 4 litry. Jedziemy około 90 km na godzinę, no teraz jest trochę pod górkę. Autem jedzie się bardzo wygodnie, jest dość sztywne zawieszenie, co mi się bardzo podoba. Crossovery to nie są moje ulubione nadwozia samochodowe, ja wolę coś niższego, coś bardziej opływowego, tak to nazwijmy. Ale tu czuję się całkiem dobrze. Siedzenia są wygodne. W sumie można powiedzieć, że dokładnie takie same jak w skali. No może ogólnie mam wrażenie, że jest troszkę wyższe to siedzenie. Nie dlatego, że go nie opuściłem. Ale w kamiku nie ma co opuszczać tego siedzenia. On jest sam w sobie trochę wyższy. Kierowca ma takie fajne uczucie, siedząc w takim wyższym aucie, że jest królem szos. Ci w tirach to dopiero mają fajne. Z ciekawostek, już porównując to auto do naszej fabrycznej skali, no muszę stwierdzić, że skala jest dłuższa. Ma większy rozstaw osi. To nie są duże różnice. Rozstaw jest chyba o centymetr większy. Długość jest o bodajże 10-12 cm różnicy na korzyść skali. Także w tym aucie nie czuć w środku, żeby ono było większe. No nie ma jak po prostu. Więc wrażenia no, są bardzo, bardzo zbliżone do naszej firmówki. Jak to się przeniesie do jazdy po mieście? No, moim zdaniem to auto idealnie się sprawdzi w mieście ze względu właśnie na swoje gabaryty zewnętrzne. Skalą wciskamy się wszędzie. Ten powinien się wcisnąć w jeszcze więcej miejsc, ze względu na to, że jest ciut krótszy. Czyli w mieście nie ma sensu go jakoś za bardzo tutaj testować. To auto na pewno się tam sprawdzi. A jak na trasie? No na trasie również, wnioskując po fotelach, które dość dobrze znam, mogę powiedzieć, że będziecie zadowoleni. Nie odczujecie jakoś specjalnie trudów związanych z pokonaniem, no powiedzmy, 500 km na raz. Powinno być dobrze. Jest jeszcze jedna wersja wyższa tutaj w Skodach, jeżeli chodzi o kamika. Jest to wersja Monte Carlo. W tej wersji są zamontowane super wypasione fotele, które zdecydowanie radzą sobie świetnie z trudami, wszelkimi trudami podróży. No tutaj tych foteli nie ma, ale na pewno będzie dobrze. Kolejna rzecz. Jako, że wygląda tutaj idealnie tak samo jak w skali,
poza kierownicą, która jest dwuramienna, ma troszkę inne przyciski. Sprawdźmy, czy to skrzypi. No ja jestem pozytywnie zaskoczony. Litwa ozdobna nie skrzypi w ogóle. Tu też nic nie skrzypi. Słuchajcie, no coś poprawili. Poprawili jakość montażu tych elementów, albo coś w nich zmienili. Auto nie trzeszczy. Materiały są bardzo przyjemne. W sumie dokładnie takie same jak w Skali. Wszystko jest dopracowane, spasowane, wygląda elegancko, nowocześnie, schludnie, czysto, prosto, przejrzyście. System jest łatwy w obsłudze, naprawdę. Dobra, może sobie włączę jednak asystenta linii, jakby się tak bawię. Sprawdźmy, czy działa. No działa, a w drugą stronę działa? Działa, już się drze, że nie trzymasz kierownicy. Naprawdę dobra furka. Dobra furka i jak za te pieniądze, weźcie też pod uwagę, że w tych czasach, gdzie jest problem z dostępnością samochodów, ceny idą ogólnie w górę, na rabaty nie ma co za bardzo liczyć u sprzedawców, którzy są pewni, że i tak sprzedadzą to auto, i tak. Bo jak nie ty, to znajdzie się ktoś inny, kto zapłaci pełną cenę. Te auta, Kamiki, z silnikiem 1.5, ich cena zaczyna się od nieco powyżej 100 tysięcy złotych brutto. Natomiast w tej wersji z dodatkowym wyposażeniem to auto kosztuje 115, niecałe 116 tysięcy złotych. Jak za nowe auto, które w najbliższych czasach, no może nie ma gwarancji, ale jest duża szansa, że przez te problemy z dostępnością samochodów nie będzie aż tak szybko traciło na wartości, jest to bardzo ciekawa opcja. Szczególnie też biorąc pod uwagę wyposażenie, które naprawdę jest tutaj super. Mi do szczęścia, pełnego szczęścia brakuje powiedzmy automatu. No i jakbym chciał jeszcze się pokazać, no to nie wiem, skóra i szyberdach ewentualnie, albo dach panoramiczny. To by było fajne, a w Kamiku dach panoramiczny jest elegancki, na całej długości sufitu praktycznie. Chciałem Wam jeszcze pokazać dwie rzeczy, dosłownie, które... No jedna jest lepsza niż w Skali, na pewno. To jest tutaj ładowarka indukcyjna. Znaczy, ładuje pewnie tak samo, natomiast te ładowarki mają takie ograniczniki, że za dużego telefonu nie włożycie tam po prostu, albo jak włożycie, to się nie będzie ładował. W Skali największy, jaki się mieści, to jest Samsung S20. Tutaj spokojnie jeden cal przynajmniej trzekątny większy telefon wejdzie bez żadnego problemu w oprawce, czyli tu jest troszkę bardziej dopracowane, bardziej na czasie, no bo te telefony rosną. No i jedna rzecz, której jeszcze nie pokazywałem, związana jest z podłokietnikiem. Jest regulowany. To jest bardzo, bardzo przydatna rzecz, szczególnie no bo w tym ułożeniu nie wszystkim to będzie pasowało, ktoś musiałby mieć długą rękę, tak jest zdecydowanie wygodniej. Przy czym teoretycznie ten podłokietnik nachodzi na jedno miejsce tutaj na kubek. I jeżeli to nie będzie jakaś butelka dość wysoka, to kubek z kawą powinien się zmieścić pod tym podłokietnikiem. Czyli jest to całkiem sprytnie rozwiązane. Podsumowując jazdę Skodą Kamiq. Bardzo mi się podoba zachowanie zawieszenia tego auta. Jest dość sztywne, nie jest miękkie w żadnym wypadku, także żebyście się nie zaskoczyli. Ono jest wygodne, owszem, ale weźcie pod uwagę zawsze, że w takich wyższych autach sztywność zawieszenia zdecydowanie powinna być wyższa, żeby za bardzo nim nie bujało na zakrętach po prostu, bo jest wyżej środek ciężkości. Za 116 tysięcy niecałe złotych dostajecie bardzo nowoczesny samochód, świetnie wyposażony,
z dobrym, mocnym silnikiem. 150 koni niby nie brzmi w dzisiejszych czasach, że jest to dużo, ale z tym autem te 150 koni i 250 Nm naprawdę bardzo fajnie współpracuje. Skoda Kamiq powinna wystarczyć czteroosobowej rodzinie spokojnie na wyjazd wakacyjny, żeby się zapakować i w miarę wygodnie, spokojnie, bez uszkodzenia kręgosłupa dojechać na miejsce nawet 500, 700, 1000 km. Nie będzie to stanowiło problemu. W mieście za to ten samochód, ze względu na to, że nie ma zbyt dużych wymiarów zewnętrznych, po prostu wszędzie nim wjedziecie. Nie będzie żadnego problemu ani ze znalezieniem miejsca parkingowego, ani przeciśnięciem się przez jakieś wąskie uliczki, gdzie tego miejsca zbyt wiele nie ma po prostu. Jeśli dodacie do tego całkiem niskie i rozsądne spalanie, wychodzi nam z tego bardzo fajny samochód. W mojej skali fajności od 0 do 10 daję mu 8 razy fajne. To już by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli do tej pory nie zaznaczyliście subskrypcji tego kanału, to byłoby miło, gdybyście to zrobili teraz. Do tego kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi produkcjami. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!